Słuchajcie, w pierwszym odcinku ja wrzuciłem 1000 przycisków, ale tylko jeden pozwalał mi wyjść. Dlatego jeśli chcecie również zagrać w tą gierkę oraz wyjść z niej, to jeden przycisk, który możecie kliknąć i na pewno was nie oszuka, to jest przycisk subskrybuj. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku i łapce w górę po tym filmie. Ja przynajmniej film pojawią się od teraz co 2 dni o godzinie 15:30, dlatego ja was będę przyjrzał z prawa zaglądania tego filmu do końca. Teraz jesteśmy niestety już na pierwszym pokoju i jaki tu masz? Nie, nawet nie wiem jaki trzeba przycisk. Co to jest za bug? Zlokalizowałem go, uwaga, czekaj, klikam i jest, otworzyło się. Właśnie o to chodzi w tym filmie, w sumie tak jak możecie wiedzieć po wstępie, musimy kliknąć odpowiedni przycisk. Jak na początku ich jest tutaj chwilowo mało, to później może być ich totalnie z milion albo... co? Jak teraz? Ej, dobra, open, ja sobie przechodzę. Co to niby jest? Dobra, jest trzeci pokój i teraz, Teddy, musimy... ogólnie na tym stage, bo jest wiele stage, i zaraz sobie go zmienimy. Jest wszędzie taki sam przycisk, Teddy, szukaj go. O, dobra, nie, to jest inny jednak, to jest niebieski. Dobra, namierzyłem go, hop, open, 4 sekundy i... gdzie? Ej, weźmy do środka policjantów, coś jakiego. Ja jestem w jakimś magazynie, ale tu nic nie ma, co jest? Simon, to jest jakieś piętro u góry. Co? Ej, dobra, ej, faktycznie ty już znalazłeś, dobra, to jest kolejny przycisk, tylko czy my teraz zależymy na Dudara? Na Dudara zależymy dobiec, ale uwaga, czy to serio jest koniec, dobra, jest to pokój piąty, czy my tu coś znajdziemy? Ej, a może to jest jakaś kafelka z tych któryś? O nie! Chyba nie to, o dobra, zaraz Teddy, ej, ten escape był naprawdę bardzo łatwy, albo w sumie ten, o nie, czy to jest koniec już? Tam jest pokój szósty, ej, dobra, znalazłem kolejny przycisk na drzewie, dlatego ty, kiedy ten pokój się skończy, ile on ma stage, tak z milion na spokojnie? Dobra, więc ogólnie postanowiliśmy sobie, że zmienimy sobie na taki bardziej świąteczny klimat i zobaczyć, teraz nawet moja koszulka postoi, bo ona też akurat pojawia się w święta i chyba wtedy, kiedy to oglądacie, akurat ona już jest na sklepie i przy okazji, jak ktoś się zakupi, to w ramach podziękowania dodaję was do znajomych. Dlatego dobra, nieważne, bo to jest taka koszulka premium. Ja już sobie to badałem wcześniej i tutaj jest jeden prezencik, który możemy sobie kliknąć i zobacz, ile tu śniegu pada. I tu są kolejne drzwi i... no nie, zamknęły mi się. Ej, dobra, jak to mówiłem, że wcześniej było nudne, to teraz jest o wiele już lepsze. To jest własna fabryka prezentów. O, i nawet w sumie jakoś szybko może. Dobra, Teddy, więc ja kliknąłem i teraz, uwaga, przechodzimy do pakowania prezentów. W sumie możecie dać znać, co wy byście chcieli dostać pod choinkę, czy jakoś tak? Jest prezent! Jak ukryty był! Ej, dobra, i faktycznie Teddy go znalazł szybko i... a, no i tyle by było z kartki świętego Mikołaja. Już wychodzimy i tutaj... no właśnie, tutaj nie wiem, czy możemy przyjść. Jest tak duży, że to szok. Simon, patrz na to. I faktycznie, ej nie, dobra, to nie był jakoś mega akurat ukryty, ale następny stage jest wielka gigantyczna choinka i pewno tu będzie gdzieś tam prezent. To jest któryś z tych, dobra, i mam go akurat tu leży, cyk. Ej, dobra, ten stage mi się jednak podoba. Zobaczcie, przeszliśmy ogólnie, chyba już, nie zdążę się zdążyć, ale przeszliśmy z tej do 2021 i potem co tu jest na górze, obstawiam, że to jest już po świętach i to jest Sylwester, dlatego dobra, gdzie to jest przycisk jakiś? Ja chcę zobaczyć, co będzie następne w 2022 roku. To będzie jakaś przepowiednia, dobra, Teddy, klikaj szybko i open, uwaga, przepowiednia 2022 rok to... czemu ja się topię? Woda? Czyli będzie powódź w Robuxach i przy okazji w prezentach. To wcale tak nie działa. What? Co to Teddy jest? Weź na to zobacz. To mój coś bałwan, tylko co musimy to znaleźć? Co to jest za stage w ogóle? To jest Rumie 11. Za nim jest przycisk, ale nie rozumiem, co tu się stało. Za nim przycisk, zaraz. W sumie chyba powinniśmy czytać, ale nie, my nie czytamy. Czemu to jest jego zielony brat? Czyli to jest fajną tak naprawdę teraz. Nie, żartuję. No, ogólnie chcę, skipnęliśmy sobie trochę stage, bo w sumie jedna mapa trwa zbyt dużo. Dobra, i akurat znalazłem ten przycisk i uwaga, to jest 16 pokój, czyli teoretycznie ostatni. I co będzie na końcu? Dobra, to jest jakiś portal i co tu pisze? Gratulacje. Co? Dobra, ogólnie mieliśmy tutaj Teddy podziękowania. I jak wyjdziemy do tego portalu, to uwaga, bo widziałem, że to jest jakiś taki Game Pass Coins X2. Jest on między innymi tutaj. I myślę, że możemy sobie go kupić. W sumie jeszcze nie wiem po co, ale może jak mamy dostać jakieś końce czy coś, to od razu sobie go zakupię. I uwaga, coins razy dwa kliknę i net nie wiem, ile mam końców, ale wchodzę tutaj i... a, naprawdę? Nie dostałem żadnych końców, tylko na kolejną mapę chcę to, to co możemy sobie wybrać. Dobra, więc wybraliśmy sobie tym obi, w którym się pływa. Co obi? W sumie stage, w którym się pływa. I dobra, tu jest ogólnie pierwszy przycisk, bo w sumie jak wchodzisz na mapę, to od razu go widać, cyk. I tu się nie otwierają żadne drzwi, tutaj po prostu cię tepa. A dobra, czyli każdy musi znaleźć swój osobny przycisk. I wydaje mi się, że tym razem może to być o wiele trudniejsze, bo zobaczcie, ile tu jest rzeczy do wyboru. A w sumie bardziej taki jeden stage w dwóch, coś jakiego. I dobra, zalany sobie, patrz, tu jest akurat na rybce przycisk, dlatego cyk, klikam kolejny. I dobra, na rybce tam sobie pływa i no nie, no tutaj to będzie mega ciężkie znaleźć ten przycisk. Czemu takie coś tu porobili? I w sumie fajnie, jakby taki. Jakby był taki jeden wielki przycisk tutaj. Ej, dobra, tutaj jest cyk na tym czymś żółtym. O, i nareszcie jakoś to zaczyna wyglądać już powoli, a nie jakieś czas, no to czy coś, o. I od razu lepszy stage i szybciej znalazłem przycisk. Wiesz co, Teddy, ale jednak to pływanie utrudnia strasznie, dlatego zmieńmy na przykład na, o, na classic mode. No i zobaczcie, to jest prawilne, na przykład możemy sobie, Teddy, stawić tam na drugą bramkę i na przykład możemy pograć piłkę. A jak, no właśnie, jak komuś nie chcecie grać w piłkę, no masz jak kliknąć przycisk, cyk, drzwi się otwierają i ja idę, Teddy, narka. Dobra, co jest tutaj, to jest jakiś lasek na tym drugim stage'u i tutaj jak będzie zielonym przycisk, będzie najgorzej. Mam przycisk, ej, dobra, Simon, kto znajdzie więcej przycisków, wygrywa. Dobra, kto znajdzie więcej przycisków, ale tak nic nie wygrywa? Dobra, czyli to chyba znaczyło, że jednak nie, dlatego ty podnoszę stawkę o 1000 robuxów, bo tylko tyle mam. 1000 robuxów, dobra, to ja mam kolejny przycisk, już dwa. No nie, już dwa, dlatego widzę, jakby
coś, o co możecie wpaść nam właśnie z pięknych Simona na sobie naszą grupę i kupić jakąś koszuleczkę przez takie zakłady trasy Robuxy. A ja mam kolejny przycisk Simon, nie. Co jest? Tady, no... Nie no, tysiąc Robuxy. Ara, trzy do jednego, na spokojnie, to znajdziemy. Ja idę w prawo. Prawo jest o wiele lepszym stroną. Jakbyście widzieli jakiś przycisk widzę na filmie, który pominąłem, to możecie coś oczywiście znać o tym. Ara, więc w sumie tak, możecie się domyślić, Teddy znaleźć kolejny przycisk, ale to jest o wiele lepsza plaza i tu tutaj na 100% jest w tym zamku gdzieś przycisk. Ej, patrzcie, mówiłem, szczerze nie sprawdzałem tego wcześniej. No, ara, cyk, i teraz jest 4-2, czyli mam jeszcze szansę się odrobić. Ej, dobra, tutaj to wygląda mega poważnie, to jest jakiś schron czy coś takiego. I przycisk jest ogólnie Teddy pędzi na tamtej ścianie, musisz ich poszukać. Tutaj gdzieś, ale A tak naprawdę przycisk powinien być gdzieś, zobacz ile ma tu przycisk. Tu jest przycisk, ara, cyk, kolejny przycisk kliknę i jaki on tam dobiegł. Ara, więc skoro mamy 4-3, to teraz kolejny przycisk jest składnie. O, tutaj, szczerze nie zgadłem, dopiero zgadłem to, cyk. I nie, tym razem mamy 4-4, dlatego tam możesz już wypłacać te robuksiki powoli i... Kurde, gdzie może być następny? Dara, i cyk, jakby ktoś chciał sobie usiąść na fotelu, to przekazuj może kliknąć kolejny przycisk. Minecraft, co jest, ale w sumie taka nostalgia trochę dawna, jakby ktoś pamiętał jeszcze film z Minecrafta, to było tak bardzo dawno temu. Może i też widzicie sobie znać w komentarzu, czy chcielibyście powrót Minecrafta, to może kiedyś się na tym zastanowię. Ale chwilowo na pewno wiem, że jak znajdę ten przycisk, to że Minecraft jest super gierką. Znaczy i tak jest super, ale jak pomoże mi ten przycisk, na przykład tutaj, nie Dara, tutaj chyba go nie ma. Ale jest tutaj jeszcze taki Minecraftowy, dobra, ale Minecraft jest naprawdę super gierką. Co to ma być? O nie, tu można wchodzić do tych celi, tych więźniów, czyli tu może być o wiele trudniej, bo na przykład, a co może, tu niszczy przycisk? Nie, tu nie niszczy przycisk, ale jak oni się w ogóle podnoszą? Dara, możecie mi wierzyć lub nie na słowo, ale szukaliśmy tego z 20 minut i zobaczcie, no tutaj punkt trzeba przyznać do diemu, bo tu był przycisk, a jego i tak nie cięla, więc zaraz klikam go i teraz, co będzie na następnym poziomie? Dara, i postanowiliśmy zmienić stadium ostatni raz mapy w tym odcinku, dlatego pomimo tego, że ja wygrałem te Robuxy, bo w sumie było 5-4, to można już to diemu odpuścić, ale przynajmniej ta mapa pisze, że jest testowana. Dlatego miejmy nadzieję, że tu na pewno nic od tego czasu nie psuło, są wszystkie przyciski, ale gdzie one niby są? Nie widzę chwilowo nic. Ale zobaczcie, jak to tak wygląda dziwnie, że wiecie, tu wszędzie jakby może być to taka mam cała trawa. To, Simon. O, no i już wtedy znalazł. Co jest? Czy my wróciliśmy do szkoły, czy coś takiego? W sumie ostatni raz w szkole byłem w piątek, ale dobra, ale nie ma, jakiej co? Szkoły? No nie, zobaczcie, to jest laptopów i jakby to ta klawiatura może być jeden przycisk, czy coś takiego? Chyba mamy nadzieję, że nie, bo tego jest za dużo tutaj. A co chyba z tu laptopów? Jest tutaj przycisk, Simon. Patrz, pod tym biurkiem. Zobaczcie, po czym my, no właśnie, zobaczcie, po czym my chodzimy sobie w tym momencie. Tu jest jakiś jeden domek, w sumie nie wiem, co to za mapka. I do tego domku można wejść najlepsze, tylko przycisku tam w nim nie ma, bo już sprawdzałem. Ale za to przycisk jest tutaj na skalę, ale to wygląda mega ładnie. Dobra, więc jesteśmy z w kopalni i możemy się, a jestem w sumie room 7 i możemy się wcielić w prawdziwych górników, a praca górnika jest mega ciężka, dlatego, o. Teddy, znalazłem już przycisk, więc zara, praca górnika jest mega ciężka, ale na pewno nie w Robloxie. Co to jest niby? Zara, więc następny poziom to jest roboty drogowe przez Teddy'ego, bo ogólnie Teddy jeszcze jedynie drogę, ale to w sumie nas na bardzo nie obchodzi i musimy znaleźć kolejny przycisk, no, tak jak to przez, nie wiem ile minut ten odcinek już trwa, ale te poziomy na pewno są mega fajne, tylko strasznie trudne na przykład tu. Gdzie to może być niby przycisk, na tym czerwonym? Zara, więc przeszliśmy kolejny poziom. Ej, gdzieś siądź przede mną, czy my możemy się... Czy możemy na placu zabaw się popalić, bo nie sobie powinien właśnie plac zabaw. I uwaga, nie, tu może tylko po prostu się. No nic, a czy można pójść w piaskownicę i na przykład wykopać taki pewien przycisk? Chyba nie. Ale przycisk na pewno nie będzie w piaskownicy, ale może na przykład obok piaskownicy, he? Kto by na to wpadł? Na pewno nie właściciel, bo tu go nie dał. Ale został go na tej pierwszej naszej zabawce, na której my byliśmy, dlatego uwaga, klikam to i zostały 3 sekundy, przychodzimy i jest room 11 i święta znowu. Panie bałwanie, czy widział pan może przycisk? Nie. O, co? I widział faktycznie, dobra, przynajmniej pokazać, przechodzimy. Teddy, weź tam wejdź do środka, wejdź do wulkanu, Teddy i... A, nie, myślałem, że można tam wejść, dobra. Czyli przecież pewno musi być tutaj na tej górce, skoro nie jest wulkanin, ale Teddy rozejrzy się jeszcze na tylko... Dobra, jest tutaj, chodź jednak. Simon! No? To może się wydawać dziwne, ale zobacz na drzwi. Patrzę na drzwi i... I to by prawdziwy przycisk, my tak zastanawiam się, gdzie tam może być. I przeszliśmy drugi poziom sobie z Teddy i nawet jakieś osiągnięcie dostałem. A więc ja powracam do lobby, na którym byłem, tam za mną jest Teddy. To się maleczko widzowie, możecie stawić jeszcze łapkę w górę i elo! I przypominam, że od teraz film pojawiam się jednak co 2 dni, godzinę 15, dlatego mam nadzieję, że widzimy się już pojutrze, narka.